tylko do środy 31 sierpnia. Działać będzie w Suwałkach Izba Wytrzeźwień. Prowadząca ją Spółdzielnia Pracy Perspektywa zrezygnowała z jej prowadzenia. Powód jest prozaiczny. Podmiotowi nie udało się znaleźć lekarza, który podjąłby się opieki medycznej nad pensjonariuszami tegoż przybytku. Niestety obowiązujące przepisy nie pozwalają na zastąpienie lekarza pielęgniarką lub ratownikiem medycznym. W efekcie, nie mogąc spełnić warunku stawianego przez resort zdrowia, Perspektywa zmuszona była zrezygnować z prowadzenia izby. Teraz w budynku przy ulicy Sportowej powstanie ogrzewalnia prowadzona przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Schronienie znajdą tam osoby potrzebujące pomocy. Nie oznacza to jednak, że do ogrzewalni nie będą wpuszczane osoby po spożyciu alkoholu. Jeśli ich stan zdrowia nie będzie budził wątpliwości, będą mogły spędzić tu noc. Osoby po większej dawce alkoholu trafią natomiast do suwalskiego szpitala, gdzie wracać do trzeźwości będą pod czujnym okiem personelu medycznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.